Na pewno słyszałeś o popularnym stwierdzeniu, że wszystko co plastikowe jest sztuczne. Nic bardziej mylnego. To prawda, że plastiki to w większości tworzywa sztuczne, ale nie wszystkie. Terminem plastik określamy materiały, które mają strukturę polimerową, czyli składają się z serii powtarzających się identycznych fragmentów, monomerów. Dlatego w ich nazwach często występuje człon poli, oznaczający wiele, i tu nazwa monomeru, na przykład etylen. Polietylen jest polimerem syntetycznym, gdyż został całkowicie wytworzony przez człowieka. Czy tymi powtarzającymi się fragmentami mogą być monomery pochodzenia naturalnego? Żeby to sprawdzić, wykonajmy eksperyment. Mleko składa się w 6,6% z białka, czyli kazeiny. To białko to powtarzające się fragmenty, tylko że aminokwasów. Białko to lubi lekko kwaśne pH mleka, około 6,7. Zanurzony w mleku papierek lakmusowy nie zmienia barwy, co świadczy o prawie obojętnym pH. Dla lepszego efektu zabarwię je na niebiesko. Pozwolę temu mleku z barwnikiem podgrzać się prawie do wrzenia. Tuż przed wrzeniem zdejmę mleko z kuchenki i doleję 2 łyżki octu, który mocno zakwasi środowisko mleka. Widzisz, jak natychmiastowo wytrąca się kazeina? Odsączę ją i uformuję na przykład guzik. Następnie odkładam guzik na kilka dni w suche i ciepłe miejsce. Po tym czasie nasz guzik będzie wyglądać jak ten, który zrobiłam wcześniej. Kazeina usieciowi się, a między fragmentami białek wytworzą się dodatkowe wiązania wodorowe, które umocnią całą strukturę. Otrzymam materiał, który będzie twardy, jak plastik. Jeszcze w XX wieku podobny materiał, zwany galalitem, był wykorzystywany do produkcji guzików, broszek czy biżuterii. Tylko żeby móc go wykorzystać komercyjnie, musiał być utwardzany w formalinie, tak żeby nie rozpuścić się w wodzie. I chociaż w Polsce, na przykład w krakowskim Podgórzu, w okresie międzywojennym istniały fabryki galalitu, to produkcja była zbyt czasochłonna i zbyt kosztowna. Dlatego z czasem galalit został całkowicie wyparty sztucznymi plastikami.